Kyrie eleison. Trzeciego kwietnia wspominamy świętego Ryszarda, biskupa. Ryszard urodził się w 1197 roku w Anglii. Jako młodzieniec musiał zająć się administracją majątku rodzinnego. Odrzucił propozycje małżeńskie i po uporządkowaniu stanu majątkowego rodziny udał się na studia uniwersyteckie do Oksfordu. Po ukończeniu studiów swoją wiedzę pogłębiał na uniwersytetach w Paryżu i Bolonii. Miał 38 lat, kiedy wybrano go rektorem Uniwersytetu w Oksfordzie. Wkrótce potem, w roku 1237, został mianowany kanclerzem prymasa Anglii, świętego Edmunda. Na stanowisku rektora Ryszard zasłużył się pracą nad podniesieniem poziomu Uniwersytetu w Oksfordzie, tak, że wśród wszystkich uniwersytetów Europy zajmował on odtąd czołowe miejsce. Jako prawa ręka prymasa Anglii przyczynił się natomiast do przeprowadzenia kanonicznych reform. Bronił także odważnie praw kościoła wobec króla Henryka III. Towarzyszył swemu ukochanemu pasterzowi w podróży do Pontigny we Francji, gdzie też święty Edmund na jego rękach umarł. Przed śmiercią jednak nakłonił Ryszarda do przyjęcia święceń kapłańskich. Po powrocie do Anglii Ryszard porzucił dotychczasowe stanowiska i objął skromne probostwo w Schelling, a potem w Del. Jednakże nowy prymas Anglii, Bonifacy, powołał Ryszarda ponownie na stanowisko swojego kanclerza. W roku 1244 został wybrany biskupem Chichester. Król Henryk III, znając nieustępliwość biskupa w obronie praw kościoła, na wybór Ryszarda nie zgodził się. Mimo tego prymas potwierdził wybór. Wtedy Henryk III zajął dobra biskupie. Ryszard był zmuszony udać się do Rzymu, by papież rozstrzygnął sprawę. Papież Innocenty IV potwierdził wybór Ryszarda, a nawet osobiście udzielił mu sakry biskupiej. Na wiadomość o tym król z zemsty zagarnął biskupowi wszystkie dobra, nawet jego własne mieszkanie. Biskup zamieszkał więc po powrocie u jednego z proboszczów, w Taring. By jednak nie być gospodarzowi ciężarem, w wolnej chwili pomagał mu przy uprawie roli. Trwało to 2 pełne lata, aż król, zagrożony klątwą papieską, oddał biskupowi dom i dobra biskupie. Zarządzenie, jakie pozostawił Ryszard, świadczą o jego gorliwości pasterskiej. Nakazał udzielać sakramentów bezpłatnie. Kapłanów zobowiązywał do zachowania celibatu i do przebywania na miejscu, aby byli zawsze do dyspozycji swoich wiernych. Wymagał także, aby nosili strój kościelny. Wiernych zobowiązał do uczęszczania na mszę świętą w niedzielę i w święta. Szczególnie troskliwą opieką otaczał święty Ryszard kapłanów osłabionych wiekiem lub chorobą. Starał się im zapewnić możliwie najlepszą pomoc. Umarł niespodziewanie podczas wizytacji pasterskiej budującego się kościoła pod wezwaniem świętego Edmunda w Dover 3 kwietnia 1253 roku. Jego kanonizacji dokonał papież Urban IV w 1262 roku. 16 czerwca 1276 roku w obecności króla Anglii Edwarda I, wielu biskupów i dygnitarzy państwa odbyło się przeniesienie śmiertelnych szczątków Ryszarda do katedry w Chichester. Umieszczono je w bogatym sarkofagu pod głównym ołtarzem. W średniowieczu grób świętego Ryszarda należał do najliczniej uczęszczanych miejsc pielgrzymkowych w Anglii. Niestety Henryk VIII nakazał zniszczyć grobowiec świętego Ryszarda jako bojownika o niezależność kościoła od władzy świeckiej. Ikonografia przedstawia świętego w stroju biskupim. Trzyma w dłoni kielich, przypominający pewne wydarzenie z jego życia. Według starej opowieści, kiedy święty Ryszard odprawiał mszę świętą, wypadł mu z ręki kielich, ale cudownie krew Chrystusa nie wylała się z niego. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy, świętego Ryszarda, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorliwą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módl się za nami.
Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłościwy.